Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy kolejny dzień lotów. Przyjechaliśmy na bardzo sympatyczną miejscówkę, znalazłem taką po drodze. Moja idea była taka, że jadę do czasu, kiedy spotkam takie miejsce, które mi się spodoba. To miejsce jest niezłe, trochę tutaj wieje, są linie elektryczne, ale myślę, że będzie fajnie. Nie będę komentował, dlatego że mocno wieje, faktycznie jak wyjdziemy z auta, to już od razu zacznę loty. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dzisiaj będziemy nagrywali kamerą Hero 6 i stabilizacja w postprodukcji, czyli Real Steady. Będę nagrywał w 25 klatkach, pewnie w 2.7, w 4.3, bez stabilizacji. No, także siema i do zobaczenia. Z poziomu gruntu w ogóle nie widać, jak tutaj jest wilgotno i mokro. Jak zobaczyłem, co tam się dzieje, to sobie tak pomyślałem, kurde, żebym tylko nie utopił tego drona i żebym go gdzieś w tym bagnie nie zostawił, bo nie wszystkie miejsca są tak mega dostępne. Ale daliśmy radę, fajne akrobacje, może nie jakiś szał specjalny, dlatego że jest faktycznie niedostępny teren, ale było ok. Trochę wietrznie, fajnie, jedziemy dalej, zaraz będzie kolejny lot.
Tym razem było naprawdę nieźle. Latałem wzdłuż brzegu, jechał pociąg, parę aut, ale ogólnie zwiewało mnie cały czas, albo do wody, albo na choinki. Bardzo, 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 bardzo wiało. Czasami mnie stawiało wręcz, że wisiałem w powietrzu, czasami z wiatrem musiałem naprawdę zasuwać i się hamować, żeby nie zaliczyć failsafe gdzieś daleko, żeby mnie nie wyniosło. Ale tak poza tym, no, dobre ćwiczenia na dzisiaj. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. To wszystko. Trzymajcie się. Będzie na pewno jeszcze dużo, dużo lepiej. Do zobaczenia. Pa!